To państwo potrzebuje obywateli, co mi państwo daje? Państwo obywatele to relacja, która jest procesem w kształtowaniu współzależności i oczywiście możemy się skupiać na tym, która strona bardziej której potrzebuje. Ale w mojej opinii powinnyśmy się skupić na tym, by zarządzać naszym państwem tak, by mieć z niego jak najwięcej. Kiedyś nakręciłam już filmik o tym, że państwo gwarantuje naszą walutę, prawa własności, dokumenty tożsamości, bezpieczeństwo zewnętrzne przez wojsko i wewnętrzne przez policję, ale też państwo to edukacja, ochrona zdrowia, transport, bezpieczeństwo leków, żywności, handlu, pracy przez prawo pracy, środowiska naturalnego i państwo reguluje gospodarkę oraz wiele, wiele innych. Nic z powyższych rzeczy nie zrobiłoby się samo. Do powstania tej skomplikowanej organizacji potrzebne było wiele ofiar, pracy, nauki, ale przede wszystkim zwykłego ludzkiego zaangażowania. Bo nic nie robi się samo. Zwłaszcza dobre rzeczy. Dlatego zawsze będę uważać, że postulaty o osłabieniu państwa są postulatami osób leniwych i promujących bezradność. Bo dobre państwo wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób od poziomu lokalnego, poprzez samorządowy, ogólnopolski, po międzynarodowe. Dobre państwo tworzą wspólnoty. Nasze bezpieczeństwo pod każdym względem opiera się na wspólnocie. Każda z nas jest inna i wyjątkowa, ale swoje bezpieczeństwo możemy zbudować tylko razem. No więc jak widzisz, państwo daje ci wiele, ale to nie znaczy, że nie mogłoby być lepsze. O wiele lepsze.